planowałaś, czy wszystko masz w plecaku, co trzeba mieć ze sobą? To zależy, gdzie się idzie, z kim się idzie. No my musimy mieć na każdą ewentualność wszystko. Dziecko jest żywione wprost do żołądka, więc musimy mieć mleko medyczne, strzykawkę, pelerynę przeciwdeszczową, ciepłe ubrania, koc, ciepłe picie. Siły są, ja już nie mogłam się doczekać, kiedy ruszymy w końcu, bo najgorsze to jest ten okres oczekiwania na wyjście. To są Rysy, najwyższy szczyt w Polsce, ale biorąc pod uwagę, że mamy za sobą Korony Sudetów, Korony Beskidów i 27 szczytów z Korony Gór Polski, no to już kondycja jest. Każda mama marzy o zdrowym dziecku, różowym bobasku. Moje dziecko urodziło się z wagą 740 gramów, miało popękane jelita i spędziło 7 miesięcy w szpitalu, więc bardzo szybko musiałam wydorośleć. Nikt się nie spodziewał, że będziemy rodzicami drugiego skrajnego wcześniaka i to jeszcze tak marginalnie skrajnego, ale już to doświadczenie i to, ta świadomość, że dziecko się kocha mimo wszystko, że ono nie musi być lepszą kopią nas samych, tylko po prostu musi być. To przewartościowało nasze życie. Ale fajnie, że dotrę, zejdę i tam dobrze, że. A co jest takiego fajnego, powiedz, w chodzeniu po górach? No przyroda, zapach dzikich kwiatów, roślin. Bo nie wszyscy są tacy jak my, że wchodzą, zobacz. Są tacy, co jeżdżą samochodami. Mają dobrze, co? No, bo oni są leniwi, nie chcą, a my idziemy spokojnie z spacerkiem i dobrze, że jestem tutaj, że mogę zaliczyć, pokażę klasie i będą ze mnie dumni pani, będzie ze mnie dumna. Ma ciężki niedosłuch i niedowidzi na minus 7 dioptrii. Jąka się, więc cała terapia przed nami jąkania się, a już z pozostałych kłopotów wyszliśmy. I to jest taki paradoks, ponieważ w wieku 9 miesięcy była postawiona diagnoza, że nigdy w życiu nie stanie na nogi. A powiedz mi, to nie jest twoja pierwsza góra, prawda? Nie, ale chodziłem tam na Babią Górę 1725, były tam łańcuchy, stromo, ale było fajnie. A tutaj ile mamy? Jaka wysokość? 2499 metrów. Tędy niebieskim szlakiem, potem wbijam się czerwony. Żeby wejść na taką górę, no to co, nie można sobie iść chyba o pierwszej, nie? Trzeba patrzeć na pogodę, że czy jest dobrze, jak jest pochmurno, brzydko, to zostajesz w domu, a gdzieś coś tam robisz, jak jest ładna pogoda, jedziesz i w górę, i się tam relaksujesz, idziesz, zdobywasz szczyty. A Szymon lubi chodzić po tych górach, czy nie? Lubi tak, ale nie chodzi, jest taki niepełnosprawny. Nie umie chodzić, ale tata go nosi na takim specjalnym nosidle. My podchodzimy do tego całkiem zdroworozsądkowo. Przygotowujemy się, oceniamy warunki, jakie mogą nas spotkać na szlakach w górze. Przede wszystkim pogoda, temperatura. Mamy już spore doświadczenie i ruszamy. Szymonek ma 6 lat, ma mózgowe porażenie dziecięce, urodził się za wcześnie, 26 tydzień ciąży, następnie pół roku przebywał w szpitalu, oddychał za niego respirator, ponieważ jeszcze jego główka, jego mózg nie potrafił wysyłać tych impulsów, żeby samodzielnie mógł oddychać, więc uczył się tego oddychania. Przede wszystkim tutaj Szymon ma nóżki rozwiedzione. Jest i dla niego również to taka forma rehabilitacji cały czas, idąc w górę, żeby miał właśnie w ten sposób nóżki ułożone. Jest to bardzo istotne i on uwielbia. Wręcz nie znosi stać w miejscu, zaraz nas gdzieś tam pogania, żeby iść dalej do przodu. Jak stwierdzi rehabilitant, to jest dla niego świetna rehabilitacja. Im więcej właśnie on w ten sposób sobie siedzi, chodzi z nami, oddycha powietrzem. Jest wesołym dzieckiem, bardzo komunikatywnym. Poza tym, że jest porażony, to on wszystko rozumie. Można jemu w książeczce pokazać, zapytać, gdzie jest konik, gdzie jest krówka. On palcem stara się pokazać, a natychmiast pokazuje wzrokiem, bo on najszybciej się komunikuje właśnie za pomocą wzroku.
marzy nam się, żeby Szymon mógł się komunikować z otoczeniem, bo to jest mądre dziecko uwięzione w swoim ciele. Jest taka maszyna, która po prostu za pomocą ruchów gałek ocznych jakby wybiera komunikaty i Szymon może się porozumiewać z innymi ludźmi. To się nazywa CI, cyberoko. Jest to sprzęt szalenie drogi i jakkolwiek byśmy się nie starali, to nie jesteśmy w stanie takiej sumy uzbierać. Tylko 20 tysięcy, tak? Ponad 20 tysięcy, tak. Nasze wyprawy są niskobudżetowe, więc my jesteśmy nauczeni podróżować, mając bardzo niewielką sumę pieniędzy w portfelu, więc jakby tutaj nawet gdybyśmy zrezygnowali z podróży, to nie jesteśmy w stanie takiej sumy zgromadzić. Do pewnych rzeczy się dojrzewa. Pewne milowe kroki mieliśmy już parę lat temu, to znaczy pierwsze wyjście na przykład w góry, gdzie Szymon jeszcze miał tracheostomię i w plecaku zamiast pełnego ekwipunku mieliśmy ssak do odsysania wydzieliny. To wyjście jakby dalsze w góry to już był ogromny krok dla nas, tak? Jakby ten po przełamanie tego strachu. Daje nam taką świadomość, że my naprawdę możemy wszystko robić tak jak każdy człowiek mający zdrowe dzieci. Ale możemy żyć aktywnie, ciekawie i przede wszystkim mądrze wychowywać dzieci z daleka od komputera, z daleka od gier. Jak jest? Rewelacja. Rewelacja. Tego się nie da przed schowaniem. Chce się żyć. Tak się uśmiechnę. Uśmiechnę się. Korona Gór Polski ukończona. Dwójka niepełnosprawnych dzieci z ciężko porażonym sześciolatkiem. Grunt to słuchać swojego serca, swojej intuicji i... Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych po prostu. Ostatnio w Szczyrku piękne hasło przeczytaliśmy. Nie bój się jutra, niech jutro boi się ciebie. Teraz to trzy dni odpoczynku. A potem kajaki, rowery, góry. A potem główny szlak bez kiski. Będą góry dalej. Trzeba tak trochę trzymać się, skała było ślisko, ale warto, żeby pójść, bo był super, naprawdę był ładny widok, bardzo piękny i było super. No, damy radę, zawsze trzeba dać radę, trzeba trzymać kciuki i iść. I że by nie patrz jak ludzie, a nie dadzą rady, a my daliśmy. Wszystko poszło zgodnie z planem. Jesteśmy cali i zdrowi, lekko zmęczeni, ale podekscytowani. I ja mam taką ogromną nadzieję, że ta nasza historia kogoś pokrzepi, że inni rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną taką iskrę do działania i uwierzą w to, że jeszcze będzie dobrze. Że jeszcze wszystko dobrze się ułoży, że wiele wspaniałych chwil przed nimi. I jak ci się podoba ta wyprawa? Czekaj, jest tam coś, widać ich? No to kartko. No dajesz. Mogłeś tam bokiem iść, ale...